nami w studio kolejny gość, pan Artur Balaz, były minister rozwoju wsi i rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Temat dzisiejszego dnia mamy zdominowany teczkami, tajemniczą szafą Kiszczaka. Obecnie trwają przeszukania daczy na Mazurach. Jak wedle pana oceny się potoczy ta sprawa i czy to jest odpowiedni moment na ukazanie tych tajemnic? Lepiej oczywiście późno niż wcale. I pytanie, dlaczego akurat teraz? No moja obecność tutaj jest mniej związana z tym, że byłem ministrem, a bardziej związana z tym, że byłem w pierwszej komisji śledczej, która badała teczki po Macierewiczu. I jedno dzisiaj mogę powiedzieć z tamtej perspektywy, że na pewno materiałów, o których dzisiaj mówi szef IPN-u, w tej teczce w tamtym czasie nie było, że ta teczka wyglądała zupełnie inaczej. Było tam część materiałów źródłowych, ale zobowiązania własnoręcznie podpisanego w tamtej teczce nie było. Także ta ocena już dzisiaj, nawet z perspektywy 24 godzin od momentu informacji, że znalazły się nowe materiały, jest na pewno inna. Ja nie wierzę, żeby Czesław Kiszczak gromadził materiały niezweryfikowane, kopie lub fałszywki. Uważam, że w jego materiałach są te, które były absolutnie najważniejsze. Jestem też pewien, że one nie dotyczą tylko Lecha Wałęsa, mogą dotyczyć co najmniej jeszcze kilku lub kilkunastu innych osób. Teraz jest tylko pytanie, czy IPN te materiały wszystkie odnajdzie, czy skutecznie dotrze do tych materiałów. Co do Lecha Wałęsy, ta wiedza, o której dzisiaj mówimy, generalnie była znana i tutaj specjalnie chyba do końca nikt się tym temu nie dziwi. Natomiast na pewno bardzo interesujące były materiały dotyczące ewentualnie innych osób, które generał Kiszczak pewnie zbierał i w jakiś sposób zachował. Co wedle pana oceny kierowało wdową po Kiszczaku? Czy tak naprawdę nie mogło wpłynąć na jej decyzję wydarzenie, o którym nie mamy pojęcia, czyli mówię tu o udziału osób trzecich, które chciałyby, ażeby akurat w tym momencie wdowa... Ja myślę, że ta diagnoza jest bardzo bliska prawdy. Trzeba wziąć pod uwagę wiek bardzo taki dojrzały i dorosły żony generała Kiszczaka. I w tym wieku człowiek już nie jest specjalnie samodzielnym. Jestem pewien, że ktoś doradził, żeby to akurat w tym czasie. I czas jest wyjątkowy, ponieważ ten zegar polityczny znacznie przyspieszył. Wydarzenia biegną szybciej. Zmienił się zupełnie klimat, a więc komuś wygląda na to, że zależało, żeby działo się to jeszcze szybciej niż w takim normalnym scenariuszu i biegu. Tak, że tak powiem, ad hoc. I nie wydaje mi się, żeby to było jakieś przypadkowe. To pewnie ta osoba, która uruchomiła ten scenariusz, dobrze wiedziała, dlaczego to robi. Propozycja Wałęsy dotycząca debaty związanej z jej agenturalną i jego przeszłością, gdzie sam wcześniej z taką propozycją wyszedł, mogła mieć związek właśnie z sytuacją, że wiedział, że w szafie Kiszczaka czeka na niego taka, a nie inna niespodzianka? Więc tak, ja co do Lecha Wałęsy powiem tak. Po pierwsze, tutaj jak w każdym przypadku trzeba mieć odwagę ważyć to, co było dobre w życiu człowieka i to, co było złe. I to samo kryterium musi dotyczyć Lecha Wałęsa. Więc z jednej strony błędy jakiejś młodości, jak się okazuje, współpraca, a z drugiej zasługi dla niepodległej Polski w ważnym czasie. I to każdy musi zrobić indywidualnie. Natomiast jest tu problem taki bardziej osobisty dotyczący Lecha Wałęsy. Umiejętności zderzenia się z tą rzeczywistością, tą prawdą, która w jakiś sposób jego dotyczy.
I według mnie Lech Wałęsa nie uniknie tego takiego bardzo przykrego dla niego zderzenia. I jakby miał mu radzić, to mu radził to, żeby miał odwagę z tą prawdą się zderzyć i odnieść do niej. I wtedy, biorąc pod uwagę jego zasługi i to, i jego błędy, i to, co znajduje się w tych materiałach, i rzetelne odniesienie się do tego, daje mu dużą szansę, żeby wyszedł z tego z twarzą, ale najważniejsze jest to, żeby mógł się z tym zderzyć i żeby miał odwagę z tym się zderzyć. Myśli pan, że Kiszczak mógł szantażować Wałęsę tymi dokumentami, że kiedy będzie chciał, je ujawni? I tutaj nasuwa mi się jeszcze jedna kwestia, czy akurat ukazanie się dokumentów dotyczących Bolka tak naprawdę nie jest przestrogą, że mamy też inne dokumenty na inne postacie i po prostu uważajcie. Więc tak jak powiedziałem, moja teza w tej sprawie jest taka, że jestem pewien, że generał Kiszczak zgromadził sporo dokumentów dotyczących innych ważnych osób związanych z procesem transformacji tamtym czasem, i że osoba, która je uruchomiła, bo też nie wiemy do końca dzisiaj, czy tylko to są dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy, no jakiś sygnał chciała dać, ale mogą też jeszcze być zamiary, które do dziś się nie ujawniły, ujawnią się dopiero w najbliższych dniach czy w najbliższych tygodniach, i też, to też trzeba brać pod uwagę, że jest pewien obszar zupełnie nieodkryty. Jestem pewien, że dla historyków to te wszystkie dokumenty, które zgromadził Kiszczak, są bezcenne, i że nie wykluczam, że będą tam znacznie ważniejsze dokumenty od tych, które w tej chwili zostały ujawnione, czy od tych, o których mówi dzisiaj IPN. Co do tego nie mam wątpliwości, Kiszczak był człowiekiem niezmiernie sprawnym, niezmiernie przebiegłym. No, takim przeszedł najlepsze szkoły moskiewskie, i taki człowiek na pewno zgromadził sobie takie archiwum. Myślę, że w Polsce nikt nie ma lepszego. Może to jest archiwum, o które historycy będą się po prostu bili, jeżeli uda się je do końca odkryć, bo ja mam tylko wątpliwość co do tego, czy IPN jest na tyle skuteczny, żeby dotrzeć do wszystkich materiałów. To ta aktywność IPN-u w tej sprawie nie była jakaś zbyt dynamiczna, i dopiero po różnych komentarzach, zresztą i moim wczorajszym, że trzeba dokumentów ważnych dotyczących nie tylko Lecha Wałęsy szukać, no dzisiaj mamy informację, że to nastąpiło. No, boję się, że to może być trochę za późno, i że ci, którzy stali za uruchomieniem tego mechanizmu, mieli czas, żeby je jeszcze lepiej ukryć. Jak pan ocenia te działania IPN-u, o których pan wspomniał, tą niezwykłą opieszałość? Dlaczego zaraz po śmierci generała jednego czy drugiego nie zgłoszono się do wdów po tych generałów, nie spróbowano dopytać, czy posiadają? Panie redaktorze, to wydaje się rzeczywiście bardzo dziwne, zwłaszcza w kontekście zachowań Czesława Kiszczaka, który dawał do zrozumienia wielokrotnie, że ma różne materiały, które nigdy wcześniej nie były publiczne, i zresztą nawet niektóre z nich, mówię o taśmach z Magdalenki, ujawnił, a więc to powinno być takim przyczynkiem dla IPN-u do znacznie wcześniejszej, większej i bardziej skutecznej aktywności. Ale ja też z drugiej strony powiem sam, tak, w kontekście przede wszystkim Lecha Wałęsy, że dla nikogo, kto przeżył tamten trudny czas, kto siedział w więzieniu i był rozpracowywany przez służbę bezpieczeństwa, i później miał satysfakcję z tego zwycięstwa obozu Solidarności, to te informacje z ostatnich dni nie są rzeczą przyjemną. To nie jest taka rzecz,
z którą człowiek chciałby mieć do czynienia. Na pewno wolałbym, żeby takich scenariuszy i takich zdarzeń nie było. Chociaż powiem szczerze, że czytając 20 kilka lat tą teczkę, to jeżeli człowiek miał choć trochę wyobraźni, to mógł brać pod uwagę taki scenariusz, że on tak będzie wyglądał, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę. I mnie to specjalnie nie zaskoczyło. I ta informacja IPN-u z ostatnich dni. Bardzo poważnie brałem to pod uwagę już w tamtym czasie i uważam, że tutaj naprawdę Lech Wałęsa musi się nad tym problemem pochylić i musi mieć odwagę zderzyć się z prawdą o sobie, z prawdą, którą on sam najlepiej zna. I na pewno będzie się dużo lepiej czuł, jeżeli potrafi się z tą prawdą zderzyć. I no, to na razie wydaje się, że to jeszcze nie jest taka sytuacja, ale mam nadzieję, że tak się stanie i życzyłbym mu tego, żeby potrafił się z tą prawdą zderzyć i żeby sobie z nią poradził. Czy właśnie współpraca agenturalna Lecha Wałęsy w latach 70. wedle pana oceny, jaki miała wpływ na późniejsze wydarzenia już w latach 80., w latach przełomu, kiedy dochodziło już do momentów, gdzie rzeczywiście nie można mówić o odebraniu zasług Lechowi Wałęsie za tamten okres. Pytam o wpływ tamtego poprzedniego okresu. Panie redaktorze, no, cieszę się bardzo z tego pytania, bo moja teza jest nieco inna od tych, którzy twierdzą, że ta współpraca miała taki negatywny wpływ na Lecha Wałęsę i mu ciążyła. Ona mu na pewno ciążyła, ale tak jak to w życiu bywa, najbardziej skuteczni są neofici, a więc ci nawróceni. I Lech Wałęsa według mnie się nawrócił i on wiedział, czego po Służbie Bezpieczeństwa się można było spodziewać. I na pewno już w tym czasie późniejszym nie podlegał żadnym naciskom i Kiszczakowi, jego otoczeniu, i nie udało się Lecha Wałęsy jednak doprowadzić do roli marionetki, która by wykonywała instrukcje Służby Bezpieczeństwa. Taka jest moja ocena i dlatego też mam odwagę mówić o tym, że te dwie rzeczy trzeba ważyć i patrzeć na to, jak tak naprawdę, jaki jest koniec tego, jak ta waga i szale tej wagi się przechylają. Wedle pana oceny, dlaczego były prezydent nie chce się zderzyć właśnie z tą rzeczywistością, bo nikt zasług lat 80. mu nie odbiera. Czy nie lepiej by było, żeby się do tego ustosunkował? Ja nawet wczoraj słuchałem wypowiedzi jego przeciwników. To generalnie wszyscy mu oddawali te zasługi czasu Solidarności i przywództwa w Solidarności. Po pierwsze, to jest jakiś element osobowości człowieka, jego psychiki. Dostałem informację i mocniej przepraszam, że mamy konferencję w Sejmie. Muszę przerwać niestety tą ciekawą rozmowę. Na pewno do niej wrócimy. Bardzo panu dziękuję.